Ale i tak bym to pewnie zrobił. Ewentualnie. Nawet jeżeli nikt by specjalnie nie chciał zobaczyć tej walki. Ile masz HP? Kurwa już, ale dobra, i w dobrą stronę zmierzamy. Czy nam Firebreak się przyda? Nie, w sumie... Elegbreak może. Chociaż sam nie wiem. Medium Slash Damage, Heavy Strike Damage. Niech będzie, kurde, będę eksperymentował. O, oczywiście! Dawaj, Smoku Powietrzny, liczę na ciebie! Czy on to oberwał od Junpei'a? O shit! Dobra, rekarm. Coś mi się zdaje, że będę musiał leczyć podczas tej tury. Ponieważ no, nasze KP wygląda dość gównianie. Tak. Ale dobra, już coraz szybciej nam to schodzi. Znaczy nie coraz szybciej, tylko no coraz mniej HP już ma. O nie. Nasze homunculusy. Raz, dwa. Nie mówcie mi, że trzy, kurwa, cztery! Kurwa! Ja pierdolę! Tak, będę wrzeszczeć, ile mi się tylko zechce. Moment. Atak. Całe szczęście, że mam te homunculusy do kurwy nędzy. Mam nadzieję, że przynajmniej po tej walce jakieś 10 nam zostanie. Atak. Dawaj Ziodine, może kurde go zaszokujesz i będziemy mogli all out atak zrobić, czy coś. Jakiś tam gówno. Nie! Nie! Oczywiście, że nie. Jak tam nasza... Ta, trzeba nas zbuchować. Ja pierdzielę, będę musiał podzielić ten odcinek. O, no nie. Already in effect u mnie. Już teraz nie! Dawaj, mind charge. Nie! Dobra, jeden! Może być! Obrona. Ale dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie. Atak. Może kryta? Nie. Prawie. Każde uderzenie się liczy, do jasnej cholery. Każde uderzenie się liczy. Dobra, jest, zmarnował turę. Po co ci kurde na nim Elec Break? Skoro i tak buffu daj na Kihiko użyjesz. Tak, to chcę. Tak. Pis? O kurwa. Mind Charge. Ile ta walka już trwa? Dobre 20 minut. I co z tego? Ja mam kurde 99 w kondycji. Dawaj. O! O! Ten damage! O-o. A nie, dobra. Moment. Ja muszę mieć zbufowaną obronę. Jeszcze raz. Kurde, jak się cieszę, że Junpei'a wziąłem. Nawet nie pomyślałem o tym, że jego buffy od obrony nam się przydadzą. Myślałem, że rozpierdzielę tego głąba nazywanego kurde ponurym żniwiarzem. O! A nie. Ja pierdzielę. Dobra robota, Junpei! Kontruj go cały czas! Atak.
Nie możemy teraz przegrać, użyję Beat Chaina. Ile mamy już tych zjebów? Homunculusów. Nawet nie widzę, kurde. Dawaj. Tak, muszę być ostrożny. Muszę być ostrożny. Dobra, ja następny będę. Mind Charge? Mam nadzieję, że to już przedostatnia tura. Ała! Trzymaj się, Akihiko! Zajebiście. Defense, dobra. Może to już będzie ta tura, z której wykończę tego głąba. Dobra, Diarahan. Weź Junpei, może zaatakuj jakimś fizycznym atakiem. Strike, slash może. Kurde, tak mało! Za taką ilość HP jaja sobie robicie, dobra! Uwaga! Pikachu, wybieram cię! Aaaa! Niech to! Za wcześnie! Dobra. Co głąbie, gij! Niech to, nie chybiajcie! Nie chybiajcie! Blać. O nie, o nie, o nie. Dobra, Kento zablokuje. Jeden homunculus mniej. Kurwa. Niech to, nie to chciałem. Fuck me. Nie, nie mogę spuszczać gardy, bo może jeszcze nas zajebie, kurde, ten zjeb. Obrona. Może teraz zwykłym Bufudain go jebnę. Dawaj, uda mi się. Pikachu, wybieram cię! Jest! Udało się! 10 tysięcy expa! Dziękuję za level! Tylko kurwa dwa level upy za to! Dobra robota, ludziska. Chłopy z jajami zrobiły to, co trzeba było zrobić. O mój Boże, ile mam homunculusów. Moment. Jeżeli więcej niż 20, to będę happy. Dwadzieścia jeden. Dobra, może być. Nie jest źle. Oh. Czuję się... Czuję, że żyję. Chodź ty, kurde, Elizabeth, ja pierdzielę. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona. Dawaj mi te 5 milionów, kurde, jestem ustawiony na całe życie. O! O! Coś jeszcze jest? Nic ciekawego. Jebać to. Ja pierdolę. Taki triumf zasługuje na save'a. Udało mi się! Myśleliście, że mi się nie uda! Myśleliście, że polegnę, ale nie! Udało mi się, bo jestem zajebisty! Moja fryzura jest fajna! Kurde, nikt takiej nie ma jak ja! Niebieskie włosy, rule z bitches! Idziemy teraz za Kichichiro się pomodlić! I w sumie to... Nie, może najpierw... Zaraz, Paulownia Mall, tak, to tutaj chcę. Sprzedać coś może? O kurde, może i nawet... Chwila. Ja cię kręcę, na co ja mogę wydać te pieniądze teraz? Armor, weapon... Wszystko ponakupywane mam, to co trzeba. Holender. Dobra.
takim razie moje śmiecie na razie będę trzymał w kieszeni, skoro w portfelu miejsca nie mam. Ale przyda mi się wizyta w aptece, tak mi się wydaje. Właśnie. Kurde, tylko 3 revival beady. No tak, bo jeszcze Balm of Life chyba parę zmarnowałem, ale to nic. Idziemy tutaj modlić się za Kichichiro. Po raz kolejny, ponieważ jestem bardzo religijnym człowiekiem. Mam nadzieję, że odzyskasz te pieniądze. O, znalazłem, kurde, kasę. Zajebiście. Cześć. Kurwa, Ken. Kawał dobrej roboty, tyle ci powiem. Reksiu. Hał. Dobra, spadam stąd. Zaraz, kurde, kichnę. O nie. Dobra. To było triumfalne kichnięcie. Uff. Tak, wiem, wakacje za niedługo. O! Kto do mnie dzwoni? Kichichiro? Moje modlitwy zostały wysłuchane! Pewnie, co tam słychać u ciebie. Pewnie chodźmy gdzieś. Mam, kurde, Megatrona personę i zajebiście. Daytime. Przepraszam, że ciebie tu przywiodłam. Musisz być zmęczony. Niekoniecznie. Chichiro wygląda na, że ma depresję. No, zrób o tym filmik na YouTubie. Myślałam o rozmowie z moją mamą, ale nie chcę jej martwić. Wygląda na to, że ekspresja Chichiro jest jeszcze smutniejsza. To chodzi o te całe plotki, które chodzą po szkole. Jesteś tylko jedynym człowiekiem, z którym mogę pogadać, Maciek Sandał. Wybacz, chciałam to zrobić, chciałabym się tym zająć sama, ale chętnie pomogę. Naprawdę przepraszam. Myślałam o tym, zdecydowałem się, żeby nie uzależnić się od ciebie czy coś, Maciek Sandał, ale tak czy inaczej dziękuję za to, że we mnie wierzysz. Jakoś dowiodę mojej niewinności. Hell yeah! Ta. Ty chyba lubisz kalejdoskopy. A dla mnie? Wow! Czy naprawdę mogę to mieć? Dziękuję! Mimo tego, że chyba już ci jednego dałem kalejdoskopa. Ale hej, jak kolekcjonujesz takie rzeczy, to... Cześć, Mitsuru. Powinniśmy pójść dziś do Tartarusa. Ale już, kurde, byliśmy, Mitsuru, kurde, na samą górę żeśmy wleźli w jeden dzień. Naszym celem jest, no właśnie o tym mówię, naszym celem jest wejście do samej góry Tartarusa. Nie możemy zawieść. Musimy zrobić to, co możemy. Reksiu. Hał. Nieważne. Nie town map, kurde. Dorm. Chciałem do swojego pokoju pójść, gdzie ja mam, kurde, się szlajać po nocy z tą całą sektą. Może jeszcze jakaś Shannon Goldman mnie dopadnie i zgwałci. To by było dziwne. Dobra, ostatni dzień. Trzeba go wykorzystać jak tylko można. To jest najlepszy sposób na wykorzystanie wolnego dnia. Nie ma lepszego. Początek trzeciego semestru. Czy to nie powinien być się nazywać trymestr? Nie semestr, bo semestr to 6 miesięcy. Ta muzyka, ja pierdzielę! Wsadź mi jeszcze, kurde, sztylet w serce, gro! Słyszysz konwersację. Hej, czy słyszałeś o tej sekcie? Hej, nie nazywaj to, jeżeli nie wiesz nic o niej. Ten upadek nadchodzi, to jest już zdecydowane. Ponieważ jesteśmy głupimi ludźmi i wierzymy w dyrdy mały, mimo tego, że to w tym wypadku to nie są dyrdy mały. O, no cóż, skoro to już jest zdecydowane, chyba nie można nic z tym zrobić. Tak przy okazji, jeżeli chodzi o naszą pracę domową na drugi semestr, czy tam... O, właśnie, świat się kończy, na chuj mam robić ten! Pracę domową. Happy New Year, everyone, i tak dalej. Żadnego alkoholu. O kurwa. Okej, Maciek. Z tych wszystkich trzech zdań napisanych na tablicy, powiedz mi, która jest poprawna. It's wrong! Jest! Kurde.
Widzicie? Grajcie w gry wideo i będziecie wiedzieć, jak, gdzie jest apostrof podstawiony w angielskim tym zdaniu. O tak, i dare to też bardzo mocno się wszystkim jebie. Mnie nie, bo ja jestem taki zajebisty. O, mój czarm wzrósł. Ach, moje włosy. Hey, you busy? Nie, niekoniecznie. Junpei zaczął z tobą rozmawiać. Could you come with me for a sec? Pewnie. Let's go to the rooftop. Dach. Nikt nie, nikogo nie ma w pobliżu oprócz ciebie i Junpei'a. Mam dziwne przeczucia. Hey, we've really never had a chance to talk, have we? W sumie to racja, przez całą grę żeśmy może chyba tylko raz czy dwa razy we dwóch gadali. It's almost cztery oczy. Day, you know? No. I used to just think of it as a day off. But now, I wonder if I'm even gonna live long enough to celebrate it. Martwisz się za bardzo. Yeah, I guess you're right. It's been pretty weird around here lately. To prawda. People have been passing out. Others have gone missing. Dude, it's crazy. Wiem. Senpai said it's because there are too many shadow victims and the memory revision can't keep up. It's all gotta be because of this Nyx. No raczej. Oh, and have you heard about that Doomsday cult? Tak, słyszałem. Wszyscy o tym gadają. They've been running around town telling everyone they see that the end of the world is coming. Man, we need to do something. And quick. No już to zrobiliśmy, już przeszliśmy na... Już weszliśmy na samą górę Tartarusa, do jasnej cholery. Zgadzam się. It's not just Nyx, you know. Two members of Strega are still alive. Jezus i wybuchowy Władek. They haven't done anything yet. But I know they've gotta be planning something. Oczywiście, że tak. And we need to take care of them too. Zrobimy to. Smokiem powietrznym Mind Charge plus Bufudaini będą leżeć i kwiczeć jak twoja ukochana. Wow. Becoming such good friends that I'd trust you with my life. O, serio? I never would have imagined that happening last spring. Nie martw się, moje włosy obronią i mnie i ciebie. Po prostu zrobię z nich tarczę i jak jakaś rakieta w ciebie będzie lecieć, to po prostu wejdę między jej trajektorię, między tobą a nią, zacznę machać moimi włosami i no, wszystko będzie okej. But then again, I never thought it would come to this. Junpei patrzy na dystans. You know, I don't think it's completely hit me yet. Nikogo by to kompletnie nie uderzyło. It's just all so hard to believe. But that doesn't mean we should just sit around and wait for it to happen. No raczej. You're pretty cool, man. Dzięki. That thing was inside you for 10 years. And you harnessed its power and made it your own. Junpei obrócił się w twoją stronę. I know I've run my mouth a lot since the day we met. Coś w tym jest. But I'm totally serious when I tell you. I'd trust you with my life. No, dziękuję. I'm glad to know you. It's embarrassing to say it, but that's really how I feel. No i dobra, sztamę będziemy trzymać razem, we'll nie? We'll always be friends, right? I mean, even after this is all over? Oczywiście. No i sztamę sobie zrobiliśmy. Okej. Okay. Kichichiro, zaraz, moment, social link. Kiedy ona jest dostępna? Na gadu gadu. Jutro będzie dostępna na gadu gadu, dobra. Więc tak, tak jak powiedziałem, może tam dawno, dawno, dawno temu, jest jeszcze jeden social link, który chciałbym ogarnąć. Zróbmy to! Maciek Sandał. Długo, to było długi czas, od kiedy przyszłam do szkoły. Moje zdanie na temat wielu rzeczy się zmieniło. Ale jestem pewna, że te zmiany są na lepsze. Maciek Sandał, czy masz jakieś plany po szkole? Chciałabym, jeżeli to wszystko w porządku, chciałabym z tobą pójść do domu. Oczywiście, że tak. Cieszę się, że to słyszę. O, ale jest pewne miejsce, które chciałabym, z którym chciałabym złożyć wizytę, zanim wrócimy do akademika. Pójdziemy? O, chcesz, żebym też i za ciebie się modlił, nie ma problemu.
Przychodzę tutaj bardzo często ostatnio. Wcześniej nie mogłem zrozumieć korzyści przychodząc do takich miejsc zwanych świątyniami. Ale ostatnio to się zmieniło. Spotkaliśmy Rexxiomaru ostatniego lata. Czekał tutaj, aż go nie znaleźliśmy, mimo tego, że wiedział, że jego mistrz nie żyje. Ale ja wciąż żyję, jego pan raczej. Teraz rozumiem jego powody, dla których to zrobił. To, co prowadzi ludzi, niekoniecznie są fakty, ale uczucia. On wiedział, że jego pan umarł, ale jego uczucia tego, że chce z nim zostać, spowodowały, że chciał zostać. Tak jest też i ze mną. Pojęłam fakt, że nie mogę cię chronić, ale i tak tutaj zostaję. Agis, przestań. Wszyscy się, kurde, będziemy nawzajem chronić. Używałam moich uczuć raczej, a nie tych danych. No, używałam moich uczuć, a nie moich danych. Byłam taka zdziwiona przez ten cały czas, że tego nie zauważyłam, ale mówiąc prawdę, wygląda na to, że powody, dla którego moje zachowanie się zmieniło, jest taki, że jestem z tobą, Maciek Sandał. Jest! Hell yeah! Arkana 20. Eon Arkana, czy tam Ion, nie wiem jak to się kompletnie wymawia, ale... Hej. Tak jest! Przy okazji to właśnie dlatego tamtej persony nie chciałem wypierdzielać z mojej ekipy tego całego anioła czy coś. Właśnie dlatego. Bo te persony Eony są dość rzadkie i kłopotliwe do zdobycia, więc hej. O, i muszę jeszcze coś poprawić. Mówiliśmy o tym, co tam pcha ludzi. Ale oczywiście Rexxiomaru-san i ja nie jesteśmy ludźmi. O Jezu. Ale jednak nazywanie kogoś, tak jakby traktowanie kogoś jak człowiek, mimo tego, że nim nie jest, to jest tak jakby jakaś forma szacunku, nie? Tak mi się wydaje. No oczywiście, no, z psem raczej kulturalnej rozmowy nie przeprowadzisz, no nie? Nie przedyskutujesz polityki i tak dalej, ale hej. Przecież nie będziesz go ten traktował niegodnie, nie? Ja, kurde, mojego Rexa traktuję godnie, bo śpi teraz na moim łóżku jak zwykle. Heh, przepraszam. Aegis wygląda trochę samotnie. Tak jest. Byłem z Aegis i dyskutowałem różne życiowe sprawy. Termin wygląda jak każdy inny termin. Nie obchodzi mnie, co stanie się ze światem. Jedyne, co będę robił, to iść do przodu. Więc daj mi znać, kiedy będziesz chciał iść do Tartarusa. Kurde, ty po ostatnim jeszcze nie masz dość? Ja cię kręcę, Akihiko. Dobra, idę spać, walić to. Fuck everything! Let's go to sleep. Dobra, dzisiaj z Kichichiro trochę posiedzimy. Nie? Ja pierdolę, gdzie ona jest? A, jest, dobra. S-Link. Błagam, żeby dzisiaj level był. Bo nie widziałem, żeby ten... przyszła do mnie na śniadanie czy coś. Och, Maciek Sandał, czy idziesz do domu? Chciałbyś jakiejś kompanii trochę? Tak, pewnie. Chodźmy do gabinetu nauczycielskiego, zrobić rozróbę za te pieniądze. Dziękuję. Jestem samotna sama. Jestem samotna, no. High School Main Lobby. Tak jest, kurde, o! Będzie Social Link Level kolejny. Chihiro jest bardzo cicho.
coś mówi do mikrofonu. Attention please! Shomofore Chihiro Fushimi i Junior Maciek Kupiński. The Student Council President chciałaby z wami porozmawiać. Proszę go to Student Council Room natychmiastowo. I repeat. Prezydent chce ze mną porozmawiać? O, nie mów mi, że prezydent też myśli o tym, że ukradłam te pieniądze. Oczywiście, że nie. Nie martw się, Mitsuru taka nie jest. Nie, nie martw się, ona nam pomoże. Tak, pomoże nam, czyż nie? No. Jeżeli z nią porozmawiam, przynajmniej nie będę musiała cię już kłopotać, Maciek Sandał. No. To nie było trochę po polskiemu to, co powiedziałam, ale co ja kurde mówię po polsku ostatnio? Super, jesteście oboje tutaj. Przepraszam za te nagłe wejście, ale powód, dla jakiego tutaj was wezwałem, jest taki, że myślisz, że zabrałam pieniądze. Fushimi. Chciałabym usłyszeć tą historię prosto od ciebie. Jaja. Maciek Sandał? Chihiro patrzy na ciebie i prosi o pomoc swoimi oczami. Obroń ją. Maciek Sandał. Nie, czekaj, ja mogę to wyjaśnić sama. Nie chcę ci zdawać jakichkolwiek problemów albo komukolwiek. No. Ja. To wszystko w porządku, Fushimi. To niekoniecznie ktoś, kto jest dobry w liczeniu pieniędzy, będzie dobrym skarbnikiem. Wolę kogoś, kto będzie pracował... kto będzie pracował bez żadnych skarżeń. To właśnie widziałam w tobie, Chihiro. O, to oczywiste, że nie wzięłaś tych pieniędzy. Dziękuję, pani prezydent. Po prostu się z tobą droczyłam. W sytuacji takiej jak ta, obawiam się, że musisz udowodnić twoją niewinność. Myślisz, że możesz to zrobić? Oczywiście, że możemy. Trudno to powiedzieć, ale... I prawdopodobnie będę tego żałować, ale... Nie sądzę, że mogę to zrobić. Nigdy nie wstydź się za kim... Nigdy nie wstydź się tego, kim jesteś. Pozwól, że ja się tym zajmę. To moja odpowiedzialność jako prezydent Rady Uczniowskiej. Oczywiście pomożesz mi. No nie, Maciek. W porządku. Chciałabym wiedzieć nieco więcej o Fushimi, a widziałem was bardzo często razem po szkole. Chcę dowieść dla tych, którzy ją podejrzewają, że nawet poza szkołą zachowuje się odpowiedzialnie. Tak, dzisiaj wszystko będzie otwarte i przyjdź do mojego pokoju, jeśli będziesz wolny. Spróbuj nie być widzianym przez nikogo. Czy ty... Nie, nie będę żadnych podtekstów tutaj wymyślał. Proszę, czekaj, to znaczy? Wy oboje będziecie spotykać się sami? Ja nie chcę, żeby wszystko było jeszcze gorsze. Nawet w akademiku są uczniowie, którzy rozsiewają plotki. W sumie kto by u nas kurde plotki rozsiewał? Może poza Junpeiem, ale Junpei jest spoko. Nie, to nie jest akceptowalne. Nie pozwolę wam tego zrobić. Ja pierdzielę, uspokój się. No właśnie. Odsuń się od niego! O kurde, ta muzyka. Nie ma żadnego... Nie zgodzę się na to. Jeżeli to może oczyścić moje imię, to nie musimy tego robić, czyż nie? Pójdę pogadać z nauczycielem. Ja pierdzielę, jak ona jest zazdrosna. Mitsuru, co teraz? No właśnie, chodźmy za nią. Gekudan High School Faculty Office. Chihiro przychodzi do pana Takenozuka. Czy to jakaś persona? Pamiętam dokładnie, co stało się tamtego dnia. Miałeś bandaż na twojej szczęce, ponieważ pociąłeś się, gdy się goliłeś. I właśnie dlatego ukradłeś pieniądze.
oddałam ci pieniądze, oddałam ci pieniądze, czy myślisz, że będę udawać, że to nigdy się nie stało? Uspokój się, Fushimi. Proszę proszę wyjaśnić, albo dostanie pan w pierdziel, a nie będzie mógł pan mi oddać, ponieważ okularników się nie bije. Krzywa morda, sensei! Przepraszam, to wszystko moja wina, bo mam krzywą mordę i się pociąłem. Albo ktoś ważny dla mnie będzie musiał... A? Tego dnia musiałem zostać późno i przegapiłem mój pociąg. Nie miałem żadnych pieniędzy na mnie, więc użyłem pieniędzy, które zebrałaś, żeby zapłacić za taksówkę. Ty kurwo. Co? Chciałem oczywiście zwrócić te pieniądze, ale wtedy Jak można zapomnieć czegoś, coś takiego? Ja pierdzielę, krzywa morda sensei. Ogarnij się. Muszę być naprawdę stary, ha? To nie jest zabawne. No właśnie, to nie jest zabawne. Nie martw się, wszystko wyjaśnię dla klasy, co się stało i zwrócę pieniądze. Jakbyś nie zrobił tego od razu, to nie byłoby problemów. Jak długo, kurde, to już trwa? Jak długo ten social link już ciągnę? Chyba z miesiąc, dwa miesiące, więc miałeś idealną... Miałeś wystarczającą ilość czasu, żeby je zwrócić. Więc proszę, wybacz mi, Chihiro. Nie! Krzesłem go! Cóż, myślę, że to tylko nieporozumienie, ale... To jest... Nie jest niewybaczalne. Czy pan, nazywa się pan nauczycielem? Używanie funduszy publicznych jest naprawdę ogromnym tym przestępstwem i złożę natychmiastowo raport. Mitsuru wie, o co tu chodzi. Proszę nie! Wszystko w porządku, Mitsuru-san. Zaraz mu przywalę pięścią w łeb i poprawię mu jego krzywą mordę i wszystko będzie okej. Wszyscy popełniają błędy. W tym wypadku... Ale on, kurde, miał dwa miesiące do tych pieniędzy całych zwrócenia. To nie jest, kurde, zwykły ten. To nie jest zwykła pomyłka. Let's go, Maciek Sandał. No. Maciek Sandał, over there. Czy możesz wierzyć, że poszłam do gabinetu nauczycielskiego i to wszystko powiedziałam? Nawet sama się nie przeraziłam, tylko... No, to była nawet niespodzianka nawet dla mnie. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Dziś jesteś twarda. Co jest nie tak? O, nic. Ha, ha, ha. Wygląda na to, że Kichichiro się dobrze bawi. Pamiętasz to, co powiedziałem do Mitsuru-san? Sandała? Odsuń się od niego! Hi, hi, hi. Ja pierdzielę, ty masz psychę jakąś. Martwiłam się, że co może stać się, kiedy ty i Mitsuru Sandał bylibyście sami razem. Ty nie wyobrażaj sobie zbyt wiele. Byłam taka zdenerwowana, że prawie się zemdlałam. Całkiem dziwne, co? Nigdy nie byłam taka od kiedy byłam dzieckiem. Albo przynajmniej tak mówi moja matka. Normalnie jestem cicha i nieśmiała, ale jeżeli chodzi o kogoś... To jest mi bardzo bliski, wtedy robię się agresywna. Oh my god! Już się boję. Rozmawiałam z moją mamą o tobie, Maciek Sandał, i chcę cię spotkać. Czy chciałbyś przyjść do mnie któregoś dnia, wiesz, jeżeli nie jesteś zajęty? Tak jest! No i krzywa morda sensei teraz będzie miał wyprostowaną mordę. Pewnie Mitsuru się nim zajmie. O, i muszę przeprosić Mitsuru Sandała. Myślę, że muszę jej to wszystko wyjaśnić. Przepraszam. Hell yeah!